Cześć z tej strony, Mike. Witam i zapraszam na kolejne wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. To tylko 5 minut. Zaczynamy. Na początku strona Comparis.pl. PayPal szuka specjalistów od kryptowalut. Ponoć planują umożliwić kupowanie BTC za pomocą swojej platformy. No to powiem szczerze, jest świetna informacja, jeśli chodzi o PayPala, ale dalej jeszcze powiem też więcej o tym. Przechodzimy dalej, proszę bardzo. CBDC nie naprawiają popsutych zasad finansowych. Mówi. E kierownik z e stable Coins saga, <laughs> także słuchajcie CBDC wcale nie są wca wcale nie są tutaj pro problemem saga tutaj mówi że to nie naprawia no, to CBDC to nic nie zmienią I tu jest dużo prawdy w tym przechodzimy sobie dalej Liberty X pozwala na kupowanie za gotówkę przy użyciu oczywiście BTC w sklepach takich jak Seven Eleven, CVS, a także Rite Aid. No, powiem szczerze, świetna informacja. Użyteczność bitcoina bardzo mocno wzrosła. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, informacje i pytanie na to, co tu jest z tym, e, co z tym bitcoinem? Nazwa bitcoin, a także logo zostało zarejestrowane w urzędzie patentowym w Hiszpanii. W tym artykule więcej możecie o tym przeczytać. I co się okazuje? Ten człowiek, który zrejestrował jest prawnikiem. Chodzi mi o to, żeby jakieś tam różne dziwne rzeczy nie były robione, przynajmniej na terenie Hiszpanii. No i pytanie: co na to kręg wariat? Czy jest to jego bratem, czy jednak wariatem? Przechodzimy sobie dalej. SBI, Ripple, Asia, ten CEO tego wszystkiego planuje większą, większy rozwój ODL na Azję w 2021 roku. To chodzi oczywiście o to, że ten ryplowski on-demand liquidity będzie używany w Azji do, przez SBI, właśnie azjatycki oddział, do rozliczeń i do transferów. Przechodzimy sobie dalej. Stowarzyszenie włoskich banków jest gotowe do zaakceptowania cyfrowej waluty euro. Tylko, że jej jeszcze nie ma. Cóż, kryzys dał im się pewnie wyznaki. Przechodzimy sobie dalej. Japoński regulator finansowy... Bardzo mocno marszczy brwi, jeśli, jeśli chodzi o aplikacje hazardowe. Czyli nie, końca, nie do końca oni chcą tutaj, nie do końca oni chcą tutaj, są zadowoleni z tego, z tego powodu. Przechodzimy sobie dalej i znowu informacja, właśnie PayPal, Winmo, właśnie, aby mają, mają wypuścić kupowanie i sprzedawanie bitcoina. Tak mówią źródła, to nie zostało oczywiście zaprzeczone. A, e, słuchajcie, PayPal odmówił komentarza, czyli ani nie zaprzeczają, ani nie potwierdzają. No, coś na tym jest, czyżby początek kolejnej bańki. Przechodzimy sobie dalej. E, Audytor z wielkiej czwórki, czyli KPGM, uruchamia narzędzie do zarządzania kryptowalutami. Wielka czwórka to są oczywiście firmy audytowe. E, no i właściwie chyba tyle. Przechodzimy sobie dalej. I słuchajcie, smutna informacja dla projektu Neufund. Nojfant zamyka się ze względu na to, iż Buffin nie zadziałał, niedogodności regulacyjne i tak dalej. No, ja już się Nojfantów pozbyłem. Przechodzimy sobie dalej. Token... Rewolucja w tokenizacji zaczyna się o złota. <ścoughs> Przechodzimy sobie dalej. Ilość, e, ilość tetera na kompaundzie urosła do ponad 224 milionów dolarów w przeciągu tygodnia, proszę. Przechodzimy sobie dalej brazylijski banko Topazio wchodzi w partnerstwo z firmą Chainalysis, aby oczywiście tutaj mieć większy nadzór nad firmami ze świata krypto. Czyli zobaczcie, krypto w Brazylii się fajnie rozwija. Przechodzimy sobie dalej. Nowa klasa aktywów krypto będzie dużo lepsza od Bitcoina. w następnym Na następnej bańce szaleństwie kryptowalutowej mówi kierownik Polient Games. Przechodzimy sobie dalej. Alko ale nie chciałem powiedzieć. Aikon dostarcza opiekę zdrowotną do Ruandy. Dzięki swoim tam można powiedzieć współpracy z Gif Network i na końcu ostatni news. Brytyjczycy będą atakować re skamy reklamowe poprzez nowy system ostrzężeń. Zobaczcie, to jest ta komisja Advertising Standards Authority. No i to jest świetna informacja. Słuchajcie, tyle. Przechodzimy do krótkiego podsumowania. Nie wiem dlaczego mi się nie włączyło to, pod... A, bo to tu miałem nacisnąć. E, powiem w ten sposób. Wczoraj oczywiście nie było Newsflasha, ale były kryptoniusy, tu Wam wrzucam. Były też szpilki na Bitcoinie i tak dalej. Także w końcowym ekranie to wszystko możecie zobaczyć. E, no i właściwie tyle z mojej strony. Czas mi się skończył, także pozdrawiam Was wszystkich i widzimy się w wieczornych kryptoniusach.